Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie i jestem zbudowany frekwencją na dzisiejszym spotkaniu. Dlatego jestem zbudowany, ponieważ jak myślę, dzisiaj mamy bardzo ważną uroczystość, ważne spotkanie. Ja chciałem dzisiejszy dzień poświęcić na rozmowę z przedstawicielami mediów i z polskimi uczonymi na temat perspektyw polskiej nauki. Konferencja prasowa odbyła się na dole, nie skończyła się jeszcze pewnie będzie kontynuowana. Miałem, jak myślę, wiele do powiedzenia, a jeszcze więcej pewnie do wysłuchania. Liczę, że zarówno w tej sali, jak i później może w trakcie zwiedzania naszej skromnej, troszkę w przyspieszonym tempie przygotowanej, ale jak myślę, dobrze ilustrującej osiągnięcia polskiej nauki wystawie, będziemy mogli również o wielu rzeczach, porozmawiać. Chciałbym powiedzieć może taką rzecz, że moim głównym przesłaniem dzisiejszego dnia jest, że polska nauka ma wiele do zaoferowania, że nie jest prawdą to, co się powszechnie mówi, że polscy uczeni nie potrafią współpracować z przemysłem, że polscy uczeni być może dobrze pracują na swój wewnętrzny użytek, na użytek środowiska naukowego, ale są hermetyczni, nie znają potrzeb przemysłu. Ja myślę, że jeśli takie opinie powstają, to one powstają na tej zasadzie, że polskim uczonym nigdy nie dano szansy, żeby w sensie statystycznym mogli udokumentować swój wpływ na gospodarkę, ale nie dlatego, że poszczególne grupy nasze nie rozumieją potrzeb przemysłu, nie są w stanie swoich osiągnięć proponować i że te osiągnięcia nie stanowią znaczącego wkładu polskich uczonych we wzrost konkurencyjności gospodarki. To jest główne przesłanie, które nam tu dzisiaj przyświeca. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj w gronie twórców, którzy zrealizowali projekty celowe. Projekty celowe z ostatniego roku i z lat wcześniejszych, które w naszym przekonaniu zakończyły się sukcesami, które zasługują na to, żeby je pokazać szerzej. I to jest nasza skromna próba, żeby to zrobić. Chciałbym jednocześnie potraktować wszystkie wystawione tu udane osiągnięcia badawcze jako zestaw projektów nominowanych do nagród przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Taki styl oscarowy wprowadźmy. Mamy nominowanych, którzy są wszyscy wystawiający tutaj. Natomiast mamy 3 nagrody przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Takie nagrody, które, jak myślę, zasługują na to, aby uznać, że one mają rzeczywisty, wielki wpływ w nasze życie, na nasze życie gospodarcze i społeczne. To jest kryterium, którym przewodniczący Komitetu Badań Naukowych kierował się przy wyznaczaniu, przy przyznawaniu tych nagród. Przystępujemy do ceremonii. Jeśli można, to ja nawiążę do troszkę żartobliwej jednak i troszkę symbolicznej, ale jednak także realnej triady preferencji, o której ja wielokrotnie mówiłem, bioinfo, techno. Za tym kryje się, jak myślę, głęboka myśl, jeśli się do tego doda, że to oczywiście nie jest całość priorytetów, że to są pewne priorytety, które są nam potrzebne ze względów gospodarczych, cywilizacyjnych, one nawiązują do priorytetów europejskich. Mamy również inne swoje własne, polskie priorytety, ale chciałbym, żeby dzisiejsze 3 nagrody odpowiadały tym 3 kategoriom. Bio, info, techno. Zaczynamy od kategorii bio. Nagrodę przewodniczącego KBN-u otrzymuje zespół Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków pod kierownictwem pana doktora Piotra Borowicza oraz firma Bioton. Opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii rekombinowanej insuliny ludzkiej, przynoszące wymierne, bardzo wymierne korzyści dla budżetu państwa, a pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że te korzyści będą jeszcze większe. Mam powody, żeby tak przypuszczać. Czy pan Borowicz jest? Jest. Mam wielką satysfakcję.
tradycji hollywoodzkiej musi się stać zadość. Tradycji hollywoodzkiej musi się stać zadość. Pan dyrektor Borowicz nam powie parę słów, przy czym bym prosił, żeby to nie było tylko podziękowanie dla współpracowników, bo jesteśmy pewni, że pan jest im wdzięczny, ale żeby pan nam powiedział parę zdań przez na przykład 2 minuty o istocie swojego przedsięwzięcia i o tym, jak wam było trudno i jakie macie świetlane perspektywy. To wręczymy również oczywiście nagrodę, przy czym ona jest ciężka. To proponuję do wypowiedzi do ewentualnie tak? Odstawić na bok. Jeśli można, to ja ją zabiorę i postawimy tu. Już? Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, bardzo jestem dumny z wyróżnienia, z nagrody ministra nauki, bo z czego mógłbym być bardziej dumny, zajmując się nauką. Moja duma natomiast wypływa tak naprawdę z paru źródeł. Nagrodzona technologia rekombinowanej insuliny ludzkiej dotyczy rzeczywiście pierwszego polskiego leku rekombinowanego. Technologia, i to leku o bardzo dużym znaczeniu, technologia jest na wskroś nowoczesna, przemysłowa, wdrożona, ale tak naprawdę najbardziej jestem dumny z uznania ministra nauki doceniającego osiągnięcie z dziedziny badań aplikacyjnych. Może mniej bym mówił o tym, jakie mieliśmy trudności. Mieliśmy ich tak dużo, że nie zmieszczę się w tym czasie. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie zbudujemy nowoczesnego państwa i nie zbudujemy nowoczesnej gospodarki bez aplikacji badań, bez badań aplikacyjnych, a takim właśnie projektem była technologia insuliny i jej uruchomienie. To wdrożenie, które wniosło naprawdę ogromny ładunek innowacyjności do polskiej gospodarki. Projekt dał tak naprawdę dzisiaj w produkcji 100 nowych miejsc pracy i to nie byle jakich miejsc pracy i dał przynajmniej instytutowi i firmie Bioton natychmiastowy impuls do rozpoczęcia kolejnych prac badawczych nad uruchomieniem produkcji pakietu kolejnych leków rekombinowanych. A ten drugi aspekt to jest rzeczywiście aspekt już czysto ekonomiczny. Mam na myśli bardzo duże i znaczące oszczędności budżetu państwa wynikające z faktu, że insulina jest refundowana przez budżet w 100%. Polski lek, krajowy lek ma niższą cenę i oszczędności te dzisiaj wynoszą przeszło 100 milionów złotych rocznie. Do tego dochodzą jeszcze podatki, powiedzmy sobie 1 milion złotych rocznie i bardzo znacząca poprawa bilansu płatniczego za granicą 5-15 milionów dolarów rocznie. Oznacza to tak naprawdę, że decyzja Komitetu Badań Naukowych ustanawiająca ten projekt celowy i dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych była wyjątkowo trafna. Dziękuję, panie ministrze. Kategoria info. Przyznajemy ją Zespołowi Katedry Inżynierii Dźwięku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem profesora Andrzeja Czyżewskiego oraz Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu pod kierownictwem profesora Henryka Skarżyńskiego, a także Instytutowi Systemów Sterowania pod kierownictwem dyrektora Leszka Żychonia za nowatorskie wykorzystanie narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia. Chciałbym z naciskiem powiedzieć, że to jest typowy projekt interdyscyplinarny. On równie dobrze mógłby być laureatem w kategorii bio ze względu na swoje różne, na oczywiste rzeczy. Są panowie tutaj, serdecznie gratuluję. Pan profesor Skarżyński, rozumiem, wybaczy nam, że dostaje nagrodę z zakresu info. Nie razi to pana profesora, rozumiem, bo uznanie jest dla całego zespołu. Panie profesorze, bardzo prosimy. To jest ciężkie, proszę uważać. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę podtrzymać. Dlaczego jesteśmy tu we trzech? Drodzy państwo, od pewnego czasu jesteśmy zasypywani informacjami, że musimy się zrestrukturyzować. Część z nas w świecie nauki tego nie rozumie, część bardzo niechętnie na to patrzy. Jeżeli jesteśmy we trzech, to myśmy się zrestrukturyzowali. Utworzyliśmy w przededniu otwarcia nowego resortu konsorcjum, które podjęło wyzwania w zakresie najlepiej rozumianych
swoich umiejętności. Czyli reagujemy na poważne zapotrzebowanie społeczne, a takim są problemy słuchu, wykorzystujemy najlepszą wiedzę informatyczną i techniczną. Dzięki temu możemy się dzisiaj wpisać w to, co jest wyzwaniem w rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Wpływając na słuch, mamy szansę rozwijać mowę, opanować języki i poprawiać komunikowanie się między sobą. Dziękuję. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Myślę, że pan minister tutaj wyróżnił nas za właśnie aplikacyjność, interdyscyplinarność i konsorcyjność, bo w taki sposób właśnie zbudowaliśmy ten nasz system, współpracując, współpraca informatyków, lekarzy. Genezą była chęć pana profesora Skarżyńskiego, aby wyleczyć nasze całe społeczeństwo, które cierpi na wady słuchu, problemy komunikacji związane z mową. Środki do tego dostarczyła technologia, umożliwia. Zaczęliśmy ten proces. Zaczęliśmy od badania. Nie były znane podstawy pewnych działań, epidemiologia wad słuchu. Dało się wykorzystać do tego internet, komputery multimedialne, powstały nowe metody badań przesiewowych, zostały one wdrożone na szeroką skalę. To są badania w setek tysięcy dzieci w szkołach z pomocą komputerów. To są badania osób z ponad 60 krajów świata odnotowane w naszych bazach danych. W związku z tym z Polski wyszedł pewien taki impuls, pomysł i technologia, która może służyć przezwyciężaniu problemów, które dotyczą nie tylko naszego kraju, ale właściwie wszystkich krajów świata. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję. Przechodzimy do nagrody trzeciej. Zespół Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, pan dr Zygmunt Łuczyński, kierownik zespołu. Czy pan dyrektor jest? Jest. Bardzo proszę. Opracowanie technologii produkcji wysokiej klasy materiałów półprzewodnikowych i optoelektronicznych oraz umiejętność ich wdrożenia połączonego z sukcesem komercyjnym. Serdecznie gratulujemy. Panie dyrektorze, prosimy o parę słów na temat swojego osiągnięcia. Gratulacje, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo za tę nagrodę, ale to jest trochę w trybie Oscarów, jestem nieprzygotowany, że nagrodę dostałem. A chciałem powiedzieć, że rzeczywiście 13 lat temu, jak w całej elektronice, u nas też zgasło światło i cały przemysł elektroniczny dosyć się zawalił. I od tego czasu udało się zbudować nowy przemysł elektroniczny właśnie w oparciu o technologie, które opracowujemy w Instytucie. Robiliśmy drugą firmę, w tej chwili ona się tworzy, która z kolei ma wytwarzać najnowszy materiał dla elektroniki, to jest potworek indu. To jest półprzewodnik na przykład dla komórek trzeciej generacji. No, właśnie niezależnie, trochę zależnie od tego, w sytuacji gospodarczej w kraju aktualnej wielkiego bezrobocia, to co się dzieje pod naszym adresem w tej chwili, no to wzrasta zatrudnienie i to o absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują w dziedzinie eksportu takich nowoczesnych materiałów na świat. Także jak gdyby jest to, o co chodzi. I trzecia rzecz to jest obszar optoelektroniki, który z kolei wydaje się, że jest tym obszarem, w którym mogą działać krajowe, nawet nieduże przedsiębiorstwa i w tej dziedzinie też współpracujemy z polskim przemysłem. To jest nie tylko niebieska optoelektronika, ale również podczerwień, światło widzialne, cały obszar optoelektroniki. Dziękuję bardzo. Za wszystkich naszych laureatów, a także za wszystkich innych polskich uczonych, którym na sercu leży pomóc naszej gospodarce w osiągnięciu wyższego stopnia konkurencyjności. Wszystkiego dobrego. Spotkamy się przy podobnej okazji za rok i wtedy będziemy może mieli więcej nagród, więcej nominowanych. Wszystkiego dobrego. Prezentujemy tutaj cztery projekty, które zostały dofinansowane jako projekty celowe. Wielofunkcyjny inkubator dla noworodków. Jest to opracowanie, które zostało zrealizowane wspólnie z Żywiecką Fabryką Sprzętu Szpitalnego. Jest to aparat, który jest realizowany w najnowszych technologiach, jeżeli chodzi o tą część konstrukcyjną, jak i o tą część elektroniczną i programową.
Oczywiście w stosunku do tych aparatów są specyficzne wymagania dotyczące niezawodności, dlatego też cała konstrukcja aparatu została tak pomyślana i tak zrealizowana, żeby aparat był bardzo bezpieczny i miał kilka poziomów zabezpieczeń. Praktycznie wszystkie tory pomiarowe i nadzorowania są tutaj zwielokrotnione i umożliwiają w ten sposób wysoki poziom bezpieczeństwa dla tego typu urządzenia. W niedługim czasie wszystkie szpitale będą mogły być wyposażone w tego typu inkubatory, które zostały opracowane w naszym instytucie. Wielokanałowy elektrokardiograf, jest to ostatnie nasze opracowanie z zakresu elektrokardiografii, to jest dziedzina, którą nasz instytut zajmuje się od szeregu lat. Istotą tego opracowania jest to, że jest to pierwsze urządzenie, które realizuje kilka funkcji dotyczących diagnostyki kardiologicznej opartej na analizę sygnału EKG. Może być równocześnie zarejestrowane 15 sygnałów. Te sygnały są wprowadzane do pamięci, następnie są odpowiednio przetwarzane i analizowane, umożliwiając wyznaczenie istotnych fragmentów sygnału EKG, które mają własności diagnostyczne. Uważamy, że jest również to osiągnięcie na poziomie światowym, dlatego że bardzo niewiele firm oferuje podobnego typu urządzenia realizujące takie funkcje i posiadające takie parametry. Spawarka elektronowa, a więc urządzenie, które służy do spawania metali wyszukaną metodą przy pomocy skoncentrowanej wiązki elektronów. To jest taka sama wiązka elektronów jak w kineskopie, który każdy prawie z nas ma w domu, tyle tylko, że moc takiej wiązki elektronowej jest kilka tysięcy razy większa niż to, co mamy w kineskopii. Przy pomocy takiej wiązki elektronowej można spawać wszystko, wszystkie metale, w tym również tak trudno topliwe metale jak wolfram, molibden, tantal, tytan. W kraju pracuje dokładnie 31 takich urządzeń. Tylko jedno urządzenie jest produkcji zachodniej. Zostało wdrożone w jednych z polskich zakładów w latach 70. kiedy zaczynaliśmy dopiero budować tego typu urządzenia. Począwszy od lat 70. do dnia dzisiejszego wszystkie urządzenia pracujące na zasadzie wiązki elektronowej, które pracują w kraju, są wyprodukowane w Przemysłowym Instytucie Elektroniki. Razem z urządzeniem sprzedajemy technologię. Sprzedaż technologii na Zachodzie jest bardzo drogi. Czasem ona jest, cena technologii, know-how jest porównywalna z ceną urządzenia. A my razem z urządzeniem pokazujemy, jak to urządzenie może być zaaplikowane do określonego celu. Jeśli już mowa dokładnie o tym, to jest tu pewien taki detal, szczegół tego urządzenia, tak zwany zasilacz. To jest to, co prezentujemy, to budzi podziw całego Zachodu, bo to jest nowatorskie rozwiązanie, jedyne w kraju opracowane i jak informujemy, że w porównaniu z urządzeniami czy z podzespołami spawarki elektronowe, które są opracowane na Zachodzie, nasze urządzenie jest ten sam zasilacz, jest stukrotnie lżejszy i objętość jego jest 1000 razy mniejsza niż to, co się normalnie używa, to naprawdę budzi podziw i niedowierzanie do tego stopnia, że nasi konkurenci do nas przyjeżdżają, do kraju, sprawdzić, czy istotnie tak to jest. Tak to jest.